w nocy spadł wentylator do basenu, to Bogu dziękować, stało się w nocy, nie było tam nikogo na tym basenie, mogło się to zakończyć tragicznie. Jeśli chodzi o budowę hali sportowej, to jest inwestycja, której byliśmy zwolennikami od samego początku. Broniliśmy pomysłu budowy nowej hali z pełnym przekonaniem. Ja myślę, że opinii publicznej należy się informacja, iż ekipy zarządzające wcześniej miastem świadomie zamiatały problem dużych obiektów miejskich, jeśli chodzi o ich stan techniczny. I tutaj dobrym przykładem jest właśnie hala sportowa, jest budynek, czy był budynek biblioteki publicznej, czy również SCK, budynku tak zwanego Domu Kultury w Mielcu. Ale jeśli chodzi o halę sportową, bo ten obiekt był chyba w najbardziej opłakanym stanie, opinia publiczna nie była informowana o tym, iż w części basenowej starej hali w nocy spadł wentylator do basenu. To Bogu dziękować, stało się w nocy, nie było tam nikogo na tym basenie, mogło się to zakończyć tragicznie. Ja widziałem zdjęcia wykonane w tym obiekcie. Między innymi również, jeśli chodzi o tą część basenową, to miejsce, gdzie kiedyś było wykorzystywane jako dla skoczków, zabetonowano i tam pojawiły się grzyby, po prostu których usunięcie graniczyło, że powiem, z niemożliwością, tak na dobrą sprawę. I wiele takich mankamentów technicznych również z elementami dźwigarów hali sportowej była bardzo wątpliwej jakości. Ja widziałem osobiście, byłem wtedy przewodniczącym Rady Miejskiej, widziałem osobiście protokoły, raz dopuszczające, raz absolutnie zabraniające użytkowania tak tej części basenowej, jak i części widowiskowej. I w zależności od tego, jakie były potrzeby, to taki dokument wyciągano. I ja myślę, że bo generalnie decyzję o zamknięciu hali sportowej podjął świętej pamięci prezydent Kozdęba. Ja myślę, że to zrobił też z pełnym przekonaniem, bo on brałby na siebie odpowiedzialność w przypadku, gdyby doszło do jakiejś katastrofy budowlanej, a niestety były takie przesłanki, że na przykład duże opady śniegu mogłyby spowodować mogłoby dojść do katastrofy. I mając taką wiedzę, z pełnym przekonaniem podjęliśmy decyzję o budowie nowej hali sportowej. I dzisiaj tej decyzji będziemy bronić jak niepodległości, bo jesteśmy przekonani, że to była dobra, jedyna słuszna wtedy decyzja. Pewne okoliczności, też dla nas nie do końca jasne, spowodowały, iż w trakcie budowy nowej hali sportowej jej koszty radykalnie wzrosły, praktycznie o 100%. Jak zlecono wykonanie dokumentacji na budowę hali sportowej, to jej celem było to, żeby powstał obiekt, który miał kosztować 75 milionów złotych. I taki projekt wygrał. Co się stało w tak zwanym międzyczasie, że na pierwszym przetargu ta budowa hali sportowej zakończyła się wynikiem stu kilkudziesięciu milionów złotych. Do dzisiaj nie wiem, dlaczego tak się stało. Pewnie przyjdzie na to czas, żebyśmy, że tak powiem, poznali głębiej przyczyny akurat takiego stanu rzeczy. Tak jak powiedziałem, absolutnie jesteśmy przekonani, że to była dobra decyzja. Dzisiaj, w takich czasach, jakie mamy obecnie, kryzysu gospodarczego, pewnie ten obiekt kosztowałby znacznie, znacznie więcej.
Nas zaskakuje tylko to, iż przedłuża się sprawa oddania tej hali do użytku. Nie znamy do końca jej przyczyn. Myślę, że tutaj pan prezydent powinien w najbliższym czasie też i mieszkańców poinformować, dlaczego ta sprawa się tak przedłuża. Zgodnie z harmonogramem ta inwestycja powinna być zakończona dokładnie rok temu. Więc od stycznia ubiegłego roku to już mamy 12 miesięcy i w związku z kontraktem podpisanym przez wykonawcę za ten okres należą się kary umowne i pewnie tutaj też można byłoby znaleźć środki na bieżące funkcjonowanie hali sportowej. To tyle, jeśli chodzi o halę sportową. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić na chwileczkę do sprawy budżetu miasta Mielca na rok bieżący. Ja również z pełnym przekonaniem głosowałem przeciwko temu budżetowi, bo byłem przekonany, że on jest jedną wielką fikcją. I to już drugi budżet, na który ja patrzę jak na budżet bardzo taki fikcyjny, z ogromnym niedoszacowaniem, a plan naprawczy, tak w cudzysłowie, polega na tym, iż naczelnicy wydziału dostali polecenie kilkunastoprocentowego obniżenia wydatków bieżących w swoich częściach. Na pytanie nasze na poszczególnych komisjach, czy wystarczy im tego budżetu, to naczelnicy nabierali wody w usta. No to coś jest nie tak. No tutaj dobrym przykładem jest akurat chyba najbardziej znany przykład miejskiej komunikacji samochodowej, bo po to, żeby spiąć budżet, wpisuje się do niego wydatek na komunikację miejską na poziomie 11 milionów złotych, a rok budżetowy kończy się 17 milionami. To jest po prostu jedna wielka fikcja. Ja się z takim podejściem do zarządzania z tym niestety nie jestem jego zwolennikiem. Ja absolutnie się do takich scenariuszy nie wpiszę. I to zdecydowało za tym, iż głosowałem przeciwko temu budżetowi. Nie ma pomysłu, tak jak mówił wcześniej mój przedmówca, nie ma pomysłu. Prezydent nie ma pomysłu na to, jak tym miastem zarządzać. Nie ma pomysłu na to, jak pozyskiwać środki zewnętrzne, żeby możliwości budżetowe były znacznie większe.